Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Jak widzicie, znajdujemy się na mojej cudownej górze i nie zaczynam tutaj odcinka bez powodu, ponieważ słuchajcie, pojawiła się jakaś skrzyneczka tutaj. Ja do niej jeszcze nie zaglądałem i myślę, że słuchajcie, to może być jakiś prezent na przykład od Elvisa, no bo jak wiecie, Elvis mnie zaprosił z powrotem do miasta i powiedział, że kiedyś tam mnie przeprosi, a może tak nie powiedział, tylko to sobie ubzdurałem, ale słuchajcie, to by miało sens, gdyby teraz zostawiał mi jakiś prezencik, więc ja chcę tam zajrzeć razem z wami. Także mordy, może być dzisiaj ciekawie. Wiecie co, może zajrzyjmy, no, po prostu zajrzyjmy i tyle. Wiadomość. Ej, no to w takim razie nie wiem, od kogo to może być. Poczekajcie, słuchajcie. What? Ej, co to jest? Dobra, mordy, nie wiem, co to jest, aczkolwiek, no, jak widzicie, jedyną osobą na serwerze obecnie jest Elvisa, więc to musi być od Elvisa. Zaraz sobie do niego pójdziemy i zapytamy go, o co kaman, gościu, bo to jest jakiś, nie wiem, co to znaczy, T1030, 1080H, no, dziwne, ale dobrze, zapytamy go, mordy, oglądajcie do końca, bo coś, słuchajcie, czuję, że Elvisa może coś dziwnego odwalać, nie wiem, słuchajcie, co to znaczy, ale no dobrze, słuchajcie, nie ma co tutaj oceniać, się domyślać, nie będę się domyślał, po prostu go zapytam, polecę gdzieś tam, nie wiem, gdzie on się kręcił, no gdzieś przy tym, słuchajcie, wieżowcu, tak mi się wydaje, więc oglądajcie koniecznie do końca ten odcinek, bo ja chcę wiedzieć. Ja chcę wiedzieć, słuchajcie, co ten gamoń znowu wymyślił. No i oczywiście wy pewnie też chcecie wiedzieć, także no, zapraszam do subskrybowania kanału, bo są codziennie filmy na tym kanale, mordo. Wczoraj, dzisiaj, pojutrze był filmik i uwaga, uwaga, tylko nie mów tego sąsiadowi, pojutrze też będzie, bo są codziennie, mordo, zostaw suba, żeby nic nie przegapić. No i wpadaj też do opisu, bo tam jest Maciuch Plus, tam też są codziennie filmy i to są różne filmiki, czasem z Minecrafta, czasem z podróbek Minecrafta, czasem z jakiegoś komentarza minecraftowego, więc zostaw suba, bo tam też są codziennie filmy. O, dobra, jest, słuchajcie, Elviso, także te, Elvisek, Ameryka, Elvisek, oh yeah. Ej, co jest, siema, gościu, siema, no. Byniu, siema, siema, Ameryka, co jest, jakiś, co tam? Kupa. Stary, co ty zostawiłeś u mnie na górze, co to ma być? Nie byłem u ciebie na górze od naszej kłótni, 1038. Czekaj, ale o co chodzi, o co chodzi, halo? No zobacz sam, zobacz. Co jest, pokaż, zostaw, co chodzi. Była u mnie na górze skrzynka, w której było to jest wszystko. No i co ja mam z tym wspólnego, no, no co? To, że jesteś jedyną osobą na serwerze teraz, czyli tylko ty mogłeś to zostawić. Ale jak to ja? No może nie wiem, Agentix, nie wiem. No nie, stary, nie ma go na serwerze, jakbyś nie zauważył. Może był, nie mam pojęcia, stary, ale czemu zapłacę, że ta książka jest ode mnie? Nie jest podpisana, naprawdę, no, stary. Naprawdę, nie wiesz, co to jest? Mówię ci, nie jest ode mnie, przecież byłem właśnie w sklepiku. Sam widziałeś, żeby właśnie pisałem. Ej, to jest dziwne. Tabliczka Ameryka. Dobra, pokaż, no, mi to, pokaż, Byku. Mi to, stary, to chodź. No łap! Ty to, stary, to w takim razie musimy to ogarnąć. Ja nie wiem, co to jest, ale. Ale czekaj, książka gdzie była? U mnie na górze. U mnie na górze była skrzynka, ja myślałem, że to jest prezent od Ej, ciebie. I powiem ci, że no, jest to co najmniej niepokojące. Mordo, więc to weź mi pomóż ciekawe, to rozszyfrować. Ciekawe, w takim razie, stary, a co aha, jeżeli to, to rozszyfrować? Stary, a co jeżeli to by nas, nie wiem, to jest jakaś wskazówka, gdzie jest Abra i Bobo? W sumie to jest nawet możliwe, stary, jak masz taką książkę. Nie wiem, aczkolwiek, ja bym to sprawdził z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jestem ciekawy, co tam jest, w ogóle co to jest, a po drugie, może rzeczywiście, stary, to nam pomoże w poszukiwaniu Abra i Bobo. Jest, stary, taka szansa, więc wiesz co, nie poddajemy się i ustalmy, rozszyfrujmy tą tajemniczą wiadomość. Stary, znaczy, dobra, weź to, ja nie mam zero, nawet punktu zaczepienia jednego. Czekaj, nie mam. Czekaj, bo w ogóle tego nie czytałem tego. Czekaj, T1038H? 1038H. A gdzie była ta książka? No dokładnie? Mówię na tej ci, górze. Na okay. Górze, gościu, dobra, no. Okej, okay, czekaj, T. Albo to jest, stary, losowy ciąg liter i tyferek. Stary, nie ma opcji, chodź, stary, tutaj. Ja nie wiem, może jak będziemy biegać po mieście, to coś znajdziemy, no. Stary, mam pomysł, chodź i płyniemy tam, stary. Płyniemy, teraz sobie właśnie całe miasto ogarniemy, czekaj, i puszczamy jakiś wskazówek. Płyniesz? Na łódkę wsiadam. Jaką? No płyniemy, dajesz, Byku. No co dajesz, Byku, płyniemy. Płyniemy i tyle, ale gościu. Przecież ta łódka nie przed płynie, siebie. To dwa wypływamy raz. Z milionowi z Byku i lecimy. Poczekaj, w stronę lodowej, ej, zdajesz. Zobacz, a nie, to nie jest to. Nie, to nie jest to, stary. Zobacz, to. Bo tu jest jakiś numerek, ale to nie jest to. Ej, ale zobacz, 02021. Ja wiem, Byku, ja wiem. Ja nie zobacz. Wiem, co to jest, o co chodzi. Ja wiem, co to jest, bo to jest, zobacz, to jest rejestracja łódki. To jest rejestracja łódki i w naszym mieście jest łódka, która ma taką rejestrację. Poczekaj, od kiedy nasze łodzie mają rejestrację? No od jakiegoś, nie wiem, roku albo coś w tym stylu, odkąd jest ta rzeka. Stary, zwłaszcza, że tej łódki nie ma od roku, tylko jest od tygodnia, no ale dobra, niech ci będzie. Pierwsze słyszę, ja tych łódek nie budowałem, ty je chyba budowałeś. Ja i Agentix, tak. No to tak, no to stary, no to Agentix o rejestrację, no to pamiętam. Wy chyba wiecie, co budowaliście. Czekaj, ja tylko teraz takie małe pytanko, Byczku. Która to była ej, łódź? Stary, która ale łódź? Myślisz, że to jest naprawdę rejestracja łodzi?
No bo jest taka rejestracja, stary. No to nie mam pojęcia, jeśli chodzi o liczby, ale wiem, że jest początek T i końcówka H. Poczekaj. Zobaczmy. To nie jest to. Co to jest na W? To jest na W, stary. To jest na W, okej, ja muszę tamta. Sprawdzić w takim razie. I koniecznie, stary, koniecznie, więc zaraz tam to jest to. P. Tu jest P, także to nie jest to. Więc jeszcze jest chyba jedna łódka właśnie bardziej w centrum, więc zdajesz polecimy, to zobaczymy, serio. Ich jest dużo, byku, dawaj szybko lecimy w takim razie. Lecimy, byku, lecimy. Nie ma to stracenia. Miało dalej, stary, lecimy. Mordy, w takim razie, słuchajcie, może nam się uda to odszyfrować, w sensie nie wiem, czy jest odszyfrować, szansa. Może tam coś jest, słuchajcie, schowanego, także my lecimy, wy pamiętajcie o tym, żeby wpadać, słuchajcie, do mojego sklepiku, bo oczywiście jest taki epicki wzór, jest Macioch, jest Elviso, Milionowice, team najlepszy. Milionowice! Tak, polecamy piękny. Bardzo grubo. Widzicie, Elviso wam poleca, no piękny tak, ten wzór, poleca. Macioszek, Elvisek, macie pierwszy link w opisie, tam jest, słuchajcie, mój sklep, bo macie ten wzór na koszulkach w różnych kolorach, plecakach w różnych kolorach, bluzach w różnych kolorach, wszystko mordy jest. Więc sobie zobacz, bo ile to kosztuje, 15 sekund cię życia kosztuje, to jest nic, a może coś ci się spodoba. Zachęcam, pierwszy link w opisie, dobra, stary, nie ma czasu lecimy. Do stracenia. Lecimy, szukaj stary. Więc dla mnie jeszcze jest właśnie łódka tak właśnie bardziej obok wioski, więc sprawdź to teraz, stary, szybko. To jest łódka, stary, zobacz. Ej, łódka, stary, wyszło. Jest, to jest to, zobacz. Ej, tak! 1038H, to jest ta łódka, czyli to jest ta łódź. Czyli, stary, tu nic nie ma, jest tylko beczka. Tylko beczka. Stary, jest coś! Jest coś! Ale jazda! E? Poczekaj, mam, po pierwsze, mam barwnik, który się nazywa... chodź na ląd, to mi nic nie mówi. Okej. Okay. Wiesz co, stary? To ja zachowam ten barwnik, chociaż nie, weź go sobie, ja nie wiem, ale dziękuję, jest też książka. Bardzo, jest też książka, nie chcę tego. Masz, czytaj, byczku, to czytaj ją, czytaj. Druga wskazówka zachorowała. What? Okej. Okay. Sam zobacz. Pokaż to. Poczekaj, jaka to musi być. Czyli poczekaj, to była pierwsza? Tak, jakby logicznie, to tak robi sens. To robi sens. To jest jakiś ciąg wskazówek z tego, co stary, rozumiem. Ale do czego wskazówek? Może do Abrey Bobo? Ej, stary, może możliwe, stary, byłoby serio episko, naprawdę. Dobre, a może do jakiegoś skarbu, nie wiem. Ale poczekaj. A może do agenta? Mamy E i rozumiem, że E to jest pierwsza wskazówka. E to może być chyba jakaś właśnie pierwsza, niż a druga nie wiem, ciągu. Zachorować, że zachorowała. To co, idziemy na cmentarz? A my mamy cmentarz tutaj? Mamy, to widzisz, mamy. To dawaj na cmentarz w takim razie. Dobra, zalecimy. Zachorowała, to nie znaczy, że umarła. Okej, okay, no w sumie rację. Poczekaj, co mogła zrobić, jak zachorowała, byku? No nie wiem, poszłaby do domu, ale wskazówka nie ma domu. Poszłaby na zwolnienie, ale wskazówka nie poszła na zwolnienie. To co już mogła wiem, zrobić? Już wiem, stary, już wiem. Co? Wiem, gdzie jest. Gdzie? Na pewno siedzi na ławce, na sali od WF w naszej byczku szkole, na pewno. Bo pewnie jak jest chora, co nie ćwiczy, dawaj, jak poleci do szkoły, co? Elviso, na pewno widzisz tak jest. To, co ja? Ej, widzisz to, co ja? Myślisz to samo, nie, co ja? Ale jestem głupi, przecież to musiało chodzić. Ej, ja zapomniałem, słuchajcie, tu w ogóle nie są moje rejony, wiecie, jakby przemieszczania i się tak dalej. Zapomniałem, że my mamy szpital, to na... nie no, na bank chodzi o to, na 100 milionów procent na chodzi o szpital. Na 100 milionów procent. Tylko pytanie teraz, gdzie to jest, bo stary, nie było napisane. No to nie jest mały szpital jednak, to nie jest mały musimy, szpital. Musimy, stary, cały go przetrzewić, że tak powiem, także stary, każdy zakamarek sprawdzamy. Dawaj, lecimy. To piętro, ja sprawdzam kolejne. Później, dobra. Wiesz, po jednym piętrze, bo musimy sprawdzić to wszystko tutaj. Nie, tutaj nic nie ma, bo ten szpital jest naprawdę duży i nawet nie wiem, słuchajcie, prawdopodobnie będzie to w skrzynce, jeżeli pierwsza była w beczce, to druga też pewnie będzie w beczce, tak bym, słuchajcie, zakładał. Dobra, tutaj niestety nic nie ma, ale ziomki, to jest jakiś ciąg wskazówek, który tak naprawdę nie mam pojęcia, kto zostawił, nie mam pojęcia, gdzie one doprowadzają. Te Elviso, dawaj wyżej. Dobra, byszko, to już tam cię ja mam, tutaj nic nie było na dole. Tu nic nie, nic nie było. Ty sprawdzasz to, ja sprawdzam jeszcze wyższe. Dobrze, luźnik, luzik. Dobra, mordy, mamy czwarte piętro, czyli to jest ojom. Dobra, to w takim razie dispensery posprawdzam, bo to może, słuchajcie, być schowane wszędzie. No niestety nie ma nic tutaj. Ej, jest beczka, także słuchajcie, możemy posprawdzać te wszystkie beczki. Ale kurczę, też tu nic nie ma, dobra, to powiem Elvisowi. Mordy, jestem ciekawy, co tam jest. A co jeżeli naprawdę to nam pomoże znaleźć Abre i Bobo? Jest no to ej, stary, pustka! Naprawdę, stary, nic no serio, nie ma. U mnie pustka, też jest nie pustka. Było. Dobra, to w takim razie wbijaj tutaj i ja wbijam wyżej. Dobra, spoko. Ja wbijam wyżej. Ej, tu są jacyś villagerowie odwróceni. Co ty gadasz? Co, gdzie? Odwróceni villagerowie są. Skąd? Niby nie skąd? Wiem, stary, nie mam pojęcia. Dobra, wow. Idź sprawdzać tam to piętro. Dobra, w takim razie. Lecę. Mordy, czy tutaj coś jest pochowane? No nie wygląda na to, ale jestem mega ciekawy, słuchajcie. Ja chcę znaleźć. Tam na pewno jest jakiś skarb. Jakieś, słuchajcie, bogactwo tam musi być, ale serio, tutaj nic nie ma, no naprawdę, słuchajcie. Wow! Tak, tak! Jest! Elviso! Słyszysz mnie? Elviso, to się stało, Elviso, masz coś, udało się, tak, coś znaleźć, udało się? Tak! Pokaż, stary, pokaż, po pierwsze, pokaż. Mam kolejny barwnik. Czemu to są w ogóle barwniki? I to się nazywa W, zobacz, W. W. Mamy teraz F, mamy teraz F. E i W, i dlaczego to są barwniki? Poczekaj, co tutaj będzie napisane? Maciuch Tower.
Ale stary, pozobacz sobie, nie mam Maciuch Tower. Pokaż mi te barwniki, byczku. Wyrzuć mi je, bo ja chciałbym je zobaczyć. I teraz... Jest to Maciuch Tower, skoro nie istnieje. Mamy dwie wskazówki. Stary, to są ewidentnie literki, które będą się składały na jakiś wyraz. No na 100%. No ewidentnie. Na 100%. E i W. Ej, byku, ale jak Maciuch Tower, co to ma znaczyć, stary? No Maciuch Tower już nie istnieje, więc tak troszkę, tak no lipa, nie? Nam nic nie mówi. O kurde. Jego byt nie bez sensu, to się w ogóle nie stało. Ale dobra, wiesz co, to chodźmy tam, gdzie było Maciuch Tower, chodźmy tam, bo... No może właśnie jakoś podziemy tam w tym miejscu, nie wiem. Stary, a poczekaj, a może chodzi o Maciuch Tower 1,5, to które budowałem poza miastem. Albo o wieżę z Agent X-a. A dlaczego? Bo jest tak samo wysoki. Nie, nie, na banku to nie chodzi, stary, no Maciuch Tower to jest Maciuch Tower, a nie wieżowiec Agent X-a, no to w ogóle nie ma... Ale nie. Go przyjęło, chodźmy tam, możliwość. Nie, wiesz co, jakby to chodziło o Maciuch Tower 1,5, to byłoby napisane Maciuch Tower 1,5, chodźmy tam, gdzie było pierwsze, być dobrze, może... Lecimy. Być może, stary, tam coś znajdziemy, bo oczywiście Maciuch Tower już nie ma, także kurczę... Znaczy Maciuch Tower było, ale się zmyło, nie? No, to mówię, że już nie ma, nie? Także kurczę bele, ale stary, jestem na maksa podekscytowany, bo to, stary, tam będzie jakaś niespodzianka dla nas. Coś tu jest, zobacz, drewno. Stary, to nie, to nic. Aha, to jest, nie... tam jest po prostu moja chata. Dobra, to szukaj w takim razie po skrzyniach. Dobra. Szukaj, stary, zobacz, to było w tej skrzynce, ale tu nic nie ma. Tu nic nie ma, jakby co? Dobra, serio, tutaj nic, tu nic nie ma. Tutaj przecież było wybudowane Maciuch Tower, tutaj był ten melon. Tutaj mordy nic nie ma. I naprawdę, no nie mam pojęcia. Może pod nim, stary, stary. Aha, nic nie ma. Tak? Zobacz w górę. Maciuch Tower! Ej, stary, został ten taki cypelek. zapomniałem. Ej, stary, ale poczekaj. To jest jedyna pozostałość po Maciuch Tower, ale stary, nie ma opcji, że tam coś jest. Znaczy, nie ma niby opcji, ale jednak opcja jest. Ale jak opcja, stary, to przecież tam nic nie wybudujesz nawet. No zobacz, jakie to jest malutkie. Nie wiem, ale wiesz co? Ty, to zróbmy tak, to byku, ja muszę polecić, musimy to sprawdzić. Wiesz co, no, i tak ja mam elitrę. Daj, wrócimy. Także to raczej nas niewiele kosztuje. Dobra, to ja, słuchajcie, lecę w górę. Wow, skrzynia! Ej, masz rację! Byku, tylko jak ja tam wyląduję teraz? Poczekaj. Czekaj, ja mam pojęcia. Jestem, wylądowałem. Wow, udało ci się. Ej, naprawdę, tu coś jest mordy, Maciuch Tower! Tu jest, stary, coś tu mamy! Maciuch Tower jednak istnieje i ma się dobrze! Ma się no, bardzo tak dobrze, nawet nie, no nie ma się najlepiej, bo została tylko czapeczka, ale dobra, nie ma czasu do stracenia, byku, tak! B! Mamy! B. Kolejną wskazówkę, jest to kolejny barwnik, w ogóle... Ej, Elviso, ja wezmę książkę, a ty spróbuj rozkminić, dlaczego każda z tych literek to jest barwnik i to w innym kolorze? Okej, okay, ale labus! Haha, nie no, słuchajcie, wiedziałem. Wiedziałem, że on użyje elity, bo Elvisa to jest Elwy. Nie, nie, nie! Uf, udało się, słuchajcie. Ja już nie jestem aż taki kozak w elitrze, więc to było ryzykowne, ale dobra, mamy kolejną wskazówkę. Co tam w ogóle masz już? Kolejna wskazówka pływa w niebie. Przeczytaj to sobie. Co? To w ogóle ma sens? To nie ma sensu. Tak serio piszę, to tak serio piszę. Jest napisane, tak, to nie ma stary sensu. Kolejna dobra. Wskazówka pływa w niebie, czyli poczekaj, w niebie, czyli wysoko. Musi być wysoko, na banku to chodzi. Ale pływa w niebie? Stary, to nie ma sensu. Nie ma takiej możliwości. Ale poczekaj, pływa, czyli co? Czyli woda. Wiem, o co chodzi. Spróbujmy, nie, stary, rozgryźmy to, spróbujmy na logikę. W niebie wysoko, pływa, czyli musi być woda. Pomyślmy nad jakimiś zbiornikami wody, które są tutaj niedaleko, bardzo ogólnie wysoko. Ogólnie pomyślmy, stary, nie ma. Najwyższe punkty w mieście. Stary, o to chodzi pewnie. Nie, stary, bo pływa, to musi być woda koniecznie. Zobacz, na przykład mamy dynie, one są bardzo wysokie, one są w niebie, ale tam nie będzie nic pływało. Mamy tą, słuchajcie, tam tęcza jest, mi się nie renderuje. Tam jest woda w sumie. Tam jest woda. To stary, a to daj mi stary troszkę tych petard, to polecimy. Mam tylko 6, więc oszczędzaj. Wiesz co, no ja mam teraz 24, mam tylko, dobra, to lecimy tam. Daj, lecimy. Razie. Pyk. Ej, bo może tam być, aczkolwiek stary, tam nie ma basenu żadnego. A pływa, ale jest woda, widzisz, ocean, jest woda. Ocean, morze, basen, jezioro, ale dobra. Stary, są skrzynie, ale to nie wiem, czy nie są stare. Są jakieś. Stare, jak dalej, są stare skrzynie. Dobra, zobaczmy to w takim razie. Tak, stary, to wszystko jest stare to na maksa. To jest stare jak świat. O kurczę, dobra, poczekaj, stary, a może coś się uda teraz namurzeć? Jaki jeszcze punkt? By, e, w. Bew. Ej! Bew. Czy Agent X nie ma na swoim wieżowcu basenu? Jak to na swoim wieżowcu ma basen? No miacha basen. Na tym, co teraz buduje? Poczekaj. Na tym nowym. Ja nic nie wiem o tym, dlaczego miałby mieć tam basen? Poczekaj, ma? No ma tam chyba drzewo i basen, tam, nie? Nie, drzewo ma na pewno, basen nie kojarzę. Tak, i basen chyba jest pod spodem. Basen?
Dobra, daj fajerwerki. Ej, kiedyś, ja miałem na Macioch Tower chyba wybudowany basen, kiedyś, to było 100 lat temu, ale było coś takiego. No ale to było za dawno temu, zresztą no, tam nic nie ma. To co, chcesz fajerwerki tam, daj. Chcesz to sprawdzić, byku? No, trzeba startu sprawdzić, to jest chyba nawet w ogóle jedyna opcja. Nie wiem, z 10? Jak 10? Ja mam 19. To 6. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. Dziękuję dobra, bardzo. Ja mam 11, i macie ja w ogóle 4, ej, lecimy stary, tam w ogóle w takim wiesz, razie. Że 6 razy 6 to 36? Tak, wiem o tym. Kozak. A, nie no, super Ewisto, super. Ej, to jest niskie! Ej, stary, tu jest woda! Jest woda! Masz skrzynia! Skrzynia! Ej, tak! Zobacz! Nie, mordy, zginąłem! Ale dobra, jestem tutaj, słuchajcie. Ej, to był dla mnie szok, bo myślałem, że normalnie wyląduję. Słuchajcie, jestem tutaj, oczywiście. Lecę do Elvisa rusztowaniem. Kurczę, słuchajcie, no naprawdę w takim momencie zdedać, tak? W takim momencie to rusztowanie prowadzi na samą górę, więc to nie jest problem, ale... Maciuch, ty lamuj się, słuchajcie. Dobra, mam nadzieję, że Elviso zebrał te wskazówki, te barwniki, bo to, słuchajcie, może nas doprowadzić do czegoś. Na razie mamy Bev, więc pytanie, ile jeszcze zostało znaków do końca, bo nie ma, słuchajcie, nie ma wyrazu, który byłby blisko tego, tak? Potrzeba czegoś więcej, ale no dobra, słuchajcie, to nie jest jeszcze koniec, także ciśnijmy, słuchajcie. Ja się wspinam, no powoli, bo powoli, ale jesteśmy coraz bliżej Elviska. Mam nadzieję, że, słuchajcie, nie no, na bank, słuchajcie, on wziął te barwniki, wziął te wskazówki. No przecież wie, że ich potrzebujemy. Dobra, widzę już jego nick, więc zaraz będziemy. Ale Maciuch, ty głupku, dlaczego zginąłeś? Myślałem, że to będzie normalne lądowanie. Dobra, poczekajcie, wiecie co? Muszę przejść teraz sobie tutaj, okej, i lecimy. Lecimy teraz na górę. Elviso, byku! Elviso! Maciuch, żyjesz! Ja myślałem, stary, że jest tobie, serio. Jestem, stary, no bo nie udało mi się wylądować. Ale wiesz co, rzuciłbyś mi bloczki, to bym do ciebie. A, nie, bo ja mogę bloczków tu przejść, nie mam. Mogę tu przejść, ale okay. Wodę mam. Okej, okay, nie, już idę tutaj. To myślałem, to jest twoje, to jest byku twoje, stary, w ogóle jaki fail. Zebrałeś to wszystko, Tak, coś, pewnie leżało obok. Okej, kozak, okej, to dziękuję ci bardzo, bo rzeczywiście failik z mojej strony. Ale jest dobrze, już zapomnijmy o tym. Great. Mamy by, wy. Zaglądałeś do tego, stary? Jeszcze nie, czekałem na ciebie. 3, 2, 1, go! Go! O! Ej, poczekaj, to jest o! O! Ej, to jest o! Ale stary, nie, poczekaj, bo coś mi tu nie gra. Stary, nie ma wskazówki kolejnej. Nie ma wskazówki. Stary, co my teraz zrobimy? Dobrze. Bo stary, mamy póki co by, e, wy, o. Bewo. Sam sobie zobacz, to byłaby całość? Wyrzucę ci to wszystko, zobacz, zgarnij to. Ty masz wskazówki tej książki, no nie? Masz to wszystko? Tak. To dobrze. Jest i powiem ci teraz tak, jest stary, bardzo mało opcji. Obew. Obew, nie ma stary takiego wyrazu, no. Wobe. Nie, stary, nie ma opcji. Ebow. Nie, to stary, nie jest całość. z czterech liter już na... Bo to jest krótki wyraz czteroliterowy. Na pewno byśmy, stary, to znaleźli. Jakby tak. W głowie byśmy wyszukali. Więc jak dla mnie to nie jest po prostu pełen wyraz. Pytanie tylko, stary, gdzie szukać kolejnej części szyfru, bo na bank musi być kolejna część. Dokładnie, byku, nie mam pojęcia. I pytanie w ogóle, do czego nas to doprowadzi, stary? Myślisz, że to naprawdę może nam pomóc w szukaniu Abry i Bobo? Czy to może... No myślę, stary, że to jest właściwie jedyna możliwość, pułapka? Nie? Czy to jest jakiś skarb? Znaczy pułapka, skarb, nie mam pojęcia, serio nie mam pojęcia, co to może być. To się mówię po prostu, ja nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia, ale mordy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo tylko wtedy się przekonacie o tym, czy uda nam się znaleźć ten szyfr, no i co on, słuchajcie, co on, słuchajcie, znaczy, co nam da, więc subskrybujcie, bo odcinki są codziennie, wpadajcie do opisu, bo tam macie pierwszy link, oczywiście taki epicki wzór w moim sklepiku, to jest pierwszy link w opisie, macie na wszystkich produktach, no i wpadajcie do drugiego linku w opisie, bo tam Maciuch Plus też codziennie filmy, więc mordo, musisz subskrybować, bo ja wiem, że ty się mordo wieczorami nie uczysz, no pracę domową z matmy odrobisz, ale z przyrody to już tak średnio, także wtedy sobie oglądasz YouTube, mordo, subskrybuj jeden kanał i drugi, dzięki, do następnego i yo!